Cześć, witam na kanale Zepsysia. Dzisiaj otwieramy nową paczuszkę z AliExpress, opisaną bransoletą. Więc zobaczymy, co to za bransoletka. Bransoletkę, pamiętam, zamawiałem dla siebie, więc to będzie na pewno bransoletka męska. I jest zapakowana w woreczek foliowy. No, niech wychodzi. Ok, tak ona właśnie wygląda. Zobaczcie. Wykonana z metalu i z gumy. Te czarne to są elementy gumowe. Szeroka. Zobaczmy, czy pasuje na rękę. No chyba będzie pasowała. Spróbujemy otworzyć tak szybko zapięcie. Zapięcie jest takie jak na poprzedniej. Bo już jedną bransoletkę zamawiałem z AliExpress, możecie sobie zobaczyć film. No i próbujemy. Ok, bransoletka luźna. Ja mam taką nawet sporą dłoń, więc śmiało faceci możecie zamawiać sobie ją. Tak wygląda. Zapięcie tak. Czy warto kupić tą bransoletkę? Myślę, że tak. Zapięcie, już mogę powiedzieć, jest takie samo jak w poprzedniej, więc używałem go. Jest całkiem ok. Nie odpina się. Łatwo się zapina. Wykonanie fajne. Tak to jeszcze raz pokażę, wygląda z boku, jak to jest. Mi się bardzo podoba. Koszt 3 dolary. Jeśli unboxing bransoletki męskiej z AliExpress podobał się, proszę o łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z filmami na moim kanale, proszę tutaj dać suba, on jest tutaj poniżej.